Reggae nad jeziorem to festiwal, który w Kunicach odbył się po raz siódmy. Zgromadził on amatorów tej muzyki z całego regionu. Myślę, że festiwal fajnie się rozwija, zawsze mamy jedną dużą gwiazdę, powiedzmy z górnej półki w Polsce, i kilka zespołów, które zaczynają. Oczywiście jeden zespół lokalny, czyli z Legnicy lub bardzo bliskiej okolicy. Gwiazdą wieczoru była warszawska grupa Wawa Muffin, która zagrała dobrze znane fanom utwory. To czas, żeby spojrzeć tutaj tak na siebie z boku. To czas, żeby uniknąć się na mistrzy wyroku. To czas, żeby spojrzeć tutaj tak na siebie z boku. Mamy taki interwał wydawania płyt mniej więcej co 3 lata, więc nadszedł czas, aby pracować nad nową płytą. Zaczęliśmy już pracę nad nią jakieś pół roku temu. Wyszła już nawet jedna piosenka, nawet jest do niej teledysk, nazywa się Three Brothers and Sisters. Mamy jeszcze kilka redeemów zrobionych, pracujemy. Myślę, że przyszły rok, mamy nadzieję, będzie płyta. Wielu z uczestników emanowało pozytywną energią. Super wręcz, bo jest dobra muzyka, dobrzy ludzie. Bawimy się naprawdę super. Mało obcuję z taką muzyką, a naprawdę fajnie wchodzi w ucho. Wszyscy się fajnie bawią. Jest super. Jeden z fanów muzyki reggae starał się iść do przodu cały czas. Festiwal odbywał się nad jeziorem, ale mimo podążania tylko w jednym kierunku, także i ten jego uczestnik nie skorzystał z kąpieli.